analiza weekendowa, rynek walutowy. Tutaj oczywiście rozpoczynamy od pary euro do dolara w ujęciu tygodniowym. Ten tydzień, widzimy, przyniósł nam utworzenie się wyraźnego pinbara. Pozytywną dodatkową cechą tej świecy jest fakt odbicia od linii trendu, nieprzekroczenia w cenach zamknięcia strefy wsparcia, a to wszystko ma miejsce jeszcze nad połową, czyli zamknięcie tej świecy, jak i również tej, wypadło nad połową długości białego korpusu tego tutaj startowego ruchu. A więc wszystko w tej chwili zdaje się wskazywać na to, że rynek będzie co najmniej podążał do poziomu tutaj 1.15. To taki, wydaje mi się, zasięg minimalny z tego, co wskazuje tutaj wykres tygodniowy. Dlaczego mówię, że minimalny? Ponieważ zejście tutaj po tym spadku, jaki miał miejsce w dół, mieliśmy ruch do zniesienia 50%. No i teraz oczywiście 61 mogłoby być, ale bardziej wydaje mi się 78, ponieważ tutaj mamy tą strefę, czyli to, co przyciąga do przedostatni dołek, szczyt, poziom tego przedostatniego szczytu. Ale wydaje się, że ruch będzie tutaj co najmniej kontynuowany. Idąc dalej, musimy jeszcze patrzeć z tej szerszej perspektywy, że mieliśmy tutaj dojście w ruchu ABC i teraz możemy mieć A, B, nie tu C, tylko jeszcze dalsze, a to może oznaczać, że rynek pójdzie jeszcze na wyższe poziomy. Na wyższe poziomy 1.18 i będzie testował tutaj ten ruch. W każdym bądź razie, na najbliższe dni zanosi się, że przeważające, oczywiście może z wyjątkiem bardzo krótkich graczy, powinny być rozpatrywane pozycje długie. Pamiętajmy, że w tym tygodniu mamy również niestety ten cały referendum w sprawie Brexitu i to będzie wprowadzało, przypuszczalnie rzecz biorąc, większą zmienność na rynkach walutowych. Zresztą prawie, że wszyscy brokerzy się już w jakiś sposób na to zabezpieczyli, podnosząc od nowego tygodnia, czy to od poniedziałku, czy niektórzy od wtorku, wielkość depozytów zabezpieczających na otwieranie pozycji, razy dwa właściwie, to co było 1%, to 2% i tak dalej, to wszystko pokazuje, że rynek spodziewa się teraz ogólnej mieszanki. Pytanie, czy na takim rynku warto będzie w ogóle, nazwijmy to, grać. Myślę, że ci krótkoterminowi gracze jak najbardziej, bo technika powinna tam działać, na przykład, tak mi się wydaje, rynek pokaże. Natomiast no, ta dłuższa perspektywa będzie narażona na większy stres, ale na obecną chwilę wydaje się po wykresie tygodniowym, że rynek euro-dolara powinien wzrastać. Spójrzmy, jak to wygląda na ujęciu dziennym. No i tutaj dostajemy piękne potwierdzenie, to znaczy się, po tym spadku całym mieliśmy tutaj mniejszą piątkę do góry, teraz mamy wyraźną trójkę w dół, pinbar nie ma jeszcze potwierdzenia, ale w tym kierunku to idzie. Jak widzimy, strefa idealnie przetestowana, dolny cień, tu również wykres dzienny sugeruje wzrost. Tak jak powiedziałem, spodziewałbym się tu w rejon 1.15, może 1.45, raczej na pewno. Natomiast no, gdyby to się pokonało, gdyby tutaj cena wybiła ten poziom, no to najprawdopodobniej mielibyśmy otwartą drogę, tak jak już mówiłem, prędzej do 1.18, czy nawet jeszcze wyżej, troszeczkę nadbicie tamtego poziomu. Kolejna para to kabel, czyli funt do dolara. I tutaj spójrzmy, na wykresie tygodniowym otrzymaliśmy idealnego, takiego bym powiedział, bardzo silnego pinbara odbijającego się od strefy tutaj wyznaczonej przez te minima, będącego zarazem 78,6. Tu zaznaczyłem, mamy zatem formację Leonardo 50 na 78,6. Wyraźna, silna reakcja, utworzony pinbar biały, który dodatkowo przenika jeszcze dość głęboko czarną świecę. Elementem, który no nie daje tej takiego pełnego szczęścia, jest zatrzymanie się na strefie. Ale to jest rzecz normalna. Pierwsza silna strefa oporu no powstrzymuje i tak już duży ruch wzrostowy. Zatem spójrzmy, jak to wygląda na wykresie dziennym. I tutaj, jak widzimy, w tym układzie
dziennym, możemy powiedzieć, ta korekta, tutaj ją przeniosę, żebyśmy widzieli, jest wyraźnie wybita, w związku z tym overbalance jest już tutaj pokonany w tym ruchu spadkowym. No i tak jak powiedziałem, zatrzymaliśmy się na tej strefie. Teraz wygląda na to, że po pierwsze mamy pin bar, który swoim minimum wyszedł poniżej dołków i powstał biały korpus. To jest bardzo silna świeca, nawet gdyby ona nie była pin barem. A tu jest taki dodatkowy pin bar. Mało tego, ta świeca w piątek została potwierdzona, zatem należałoby przyjąć w tym momencie, że jest tu faktycznie wyraźna reakcja. No i jeżeli nawet wystąpi tutaj teraz jakaś korekta, to właśnie najprawdopodobniej będzie korektą. To będzie najprawdopodobniej korektą, po której rynek moim zdaniem powinien iść dalej do góry. Ja może jeszcze na chwileczkę wrócę do wykresu tygodniowego. Jak widzimy, miejsca do wykonania ruchu tutaj takiego równego, co najmniej jak ta największa dotychczasowa korekta, jest sporo. No a po drodze jeszcze dość silna strefa tutaj opierająca się, bym powiedział, gdybyśmy tak chcieli taką większą strefę, to tutaj te tutaj cienie, czyli mniej więcej, ja może tak tu sobie wezmę, o, poziom, czyli mniej więcej 1,48, 1,46, to jest 200 pipsowa taka strefa, ale mówimy tutaj o wykresie tygodniowym, ale wydaje się, że test tej strefy powinien mieć miejsce. Innymi słowy, gdybyśmy mieli się wzorować i odpowiedzieć sobie na pytanie w wyniku referendum na podstawie wykresu, powinniśmy powiedzieć, że Brexitu nie będzie, bo wyraźnie szykuje się tutaj umocnienie, silne umocnienie funta do dolara. Ale jak to okaże się, zobaczymy już za kilka dni. Kolejna para to jen do dolara. No i tutaj na jenie doszło do wybicia, jak widzimy, strefy wsparcia poziomu 61,8, zniesienia tego całego tutaj ostatniego jak gdyby ruchu, a zarazem przebicie 38,2 całego wzrostu od 2011 roku. Zatem wykres ten sugeruje, że powinniśmy zmierzać ku kolejnym zniesieniom, które również wspierane są przez strefę wsparcia i okrągły poziom 100. I myślę, że w tym kierunku ten rynek w tej chwili podąża. Tutaj zwrócę uwagę na element jeszcze może na wykresie tygodniowym, będzie widać piękny schemat właściwie dystrybucji, czyli ostatnia korekta, nowy szczyt, zejście do poziomu, już nie mamy nowego szczytu, jeszcze jedna próba, brak nowego szczytu, wybicie, retest i jedziemy w dół. To taka nazwijmy duża trwająca ponad rok dystrybucja, to jest ponad rok. No to nie świadczy o tym, że nawet ten ruch docelowy zakończy się na poziomie 100. Tu może wypaść według mnie jakiś element, który będzie jakąś początkiem korekty, ale według mnie no zanosi się tutaj na jeszcze mocniejsze w perspektywie oczywiście nie nawet tygodni, a miesięcy spadki. Ale to, co nas najbardziej interesuje, to tak jak powiedziałem, z wykresu tygodniowego nie możemy, mamy wyraźny sygnał do kontynuacji tych spadków. Natomiast jeżeli chodzi o wykres dzienny, no to tutaj jak widzimy spadek przybrał na sile, doszedł do 127. Być może z tego poziomu geometrycznego będziemy mieli jakąś próbę odreagowania. No i w tym momencie mielibyśmy tutaj taką strefę, ja bym może troszeczkę nawet ją szerzej zaznaczył, bo tutaj te cienie oraz, o, tak bym to zaznaczył, to minimum tych cieni tutaj jak widzimy, czyli gdzieś tutaj te rejony 106 z małym haczykiem, to takim według mnie jest możliwy wzrost, ale również spójrzmy na to, że w tym ostatnim spadku, gdybyśmy chcieli tu jeszcze przyłożyć sobie wielkość korekty i przenieśmy już ją tak dodatkowo, to jak widzimy, już tu ta poziom tych minimów
cenowych na wykresie dziennym na początku maja może stanowić bardzo dobry poziom do szukania okazji na zajęcie ponownie krótkich. Oczywiście pod warunkiem, że rynek w ogóle będzie próbował tutaj iść do góry, tak? Bo my nie wiem, mamy po długiej czarnej wyhamowanie w postaci szpulki, ale tu może być za chwilę kolejna długa czarna świeca. Jeżeli spojrzymy na korelację do na przykład pary euro-dolar, no to jesteśmy oczywiście świadomi tego, że gdy euro rośnie, to jen tutaj spada. No i w tym momencie, pamiętając, co pokazywał wykres pary euro do dolara, zapowiadający zarówno wykres dzienny, jak i tygodniowy możliwość wystąpienia silnego wzrostu, no to tutaj możemy mieć jak najbardziej wyraźną kontynuację, zaraz natychmiastową kontynuację spadku na jenie. Kolejny to Kanadyjczyk. Tutaj najpierw spójrzmy oczywiście na wykres tygodniowy. Na wykresie tygodniowym mieliśmy ruch w dół, utworzenie się jakby takiej trójki i już cena spadła poniżej tego dołka, czyli w tym momencie jak gdyby możemy powiedzieć, że zostało w pewnym sensie już pierwszy wstępny sygnał zakończenia tutaj tego ruchu jako korekta wzrostowa. Teraz po tym spadku mieliśmy w tym tygodniu próbę pójścia w górę, jednak zakończyła się ona powstaniem pinbara i tutaj przepraszam za tą gęstość tych zniesień, ale tu jest dokładnie wyznaczona długa strefa. Ta strefa w cenach zamknięcia nie została pokonana, czyli była próba jej wybicia, rynek cofnął i powstał pinbar. Jak to wygląda na wykresie dziennym zatem? Spójrzmy. No, na moją nutkę to mamy tutaj do czynienia z jakimś układem po korekcie ABC. Teraz zaczął się ruch w dół. Teraz mieliśmy tutaj zejście. Zobaczmy, jak to wszystko działa fajnie. Do poprzedniego dołka, tak? Przedostatni dołek, zejście do przedostatniego dołka. I jest próba do góry. Ale patrząc na górę, mamy również wybicie tego dołka, dojście do poziomu przedostatniego szczytu i reakcja na dół. Teraz, która korona będzie silniejsza? No moim zdaniem ta, ponieważ ona jest zgodna z panującym kierunkiem ruchu już od dłuższego czasu. Mamy tu wyraźny, silny ruch spadkowy, w związku z tym mamy dojście do ważnego oporu, dojście do oporu, następnie ruch wybijający, przepraszam, ten dołek, powrót do szczytu, moim zdaniem kierunek wskazany jest jeden, w dół. To jeśli chodzi o Kanadyjczyka. I na koniec jeszcze kangur, czyli australijski dolar, wykres tygodniowy. Mamy po silnych spadkach jakaś próba wzrostu. Ta próba wzrostu najpierw była tak, najpierw była duża biała świeca, potem poprzedni tydzień przyniósł nam takiego pinbara odbijającego od strefy. To nie jest dobre, ale jak widzimy, rynek nie dostał potwierdzenia tego pinbara, rynek nie kontynuował tego spadku dalej. Po początkowym spadku odbił się od silnej strefy i jak gdyby próbował ruszyć dalej do góry. Spójrzmy zatem na wykres dzienny. Możemy tutaj mówić o układzie, gdzie po piątce spadkowej mieliśmy ruch pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta jako pierwszy element korekcyjny, bo nie mamy pewności, że nie rozwinie się nowy impuls, ale w tym najgorszym założeniu. Pierwszy element korekcyjny, czyli falę A, teraz trójkową falę B, pinbar, wyraźny pinbar, silna reakcja na strefę wsparcia, przedostatni dołek, przypominam, silna reakcja na strefę wsparcia, no i czekamy teraz na potwierdzenie. Czekamy na potwierdzenie najpierw tego pinbara, następnie wybicie szczytu na 0,75. Moim zdaniem jest tutaj bardzo duże prawdopodobieństwo ruchu znowu do poziomu co najmniej tutaj przedostatniego szczytu, a więc do rejonów 0,77, gdzie również mielibyśmy do czynienia z układem geometrycznym 50/78. Czy tak rynek zrobi? Zobaczymy, ale tak na to wskazuje zarówno wykres, ten tygodniowy trochę, jak gdyby nazwijmy to mniej, nie daje nam takiego wskazania jak na euro, dolar czy na funcie, natomiast dzienny już jak najbardziej jest tutaj ta możliwość.
No i teraz, jeżeli ktoś jeszcze spojrzy na kwestię dotyczącą ewentualnej korelacji między Australijczykiem a Kanadyjczykiem, no to tu również by wskazywało, Kanadyjczyk raczej wyraźnie wskazuje na to, że powinien być ruch w dół, natomiast Australijczyk chodzi przeciwnie do Kanadyjczyka, więc tu faktycznie powinien pójść ruch do góry. Teraz pytanie, czy jako w ramach korekty, co na razie jest takim chyba głównym założeniem, że w ramach korekty do tego poziomu, no a jeżeli tutaj to zostanie pobite, no i szczyt, no to będziemy mieli do czynienia z nowym impulsem wyższego rzędu. A więc podsumowując tak jednym dosłownie słowem, Edek, Kabel, Australijczyk, czyli Kangur, pary, które powinny w najbliższych dniach, czy nawet może i tygodniach posuwać się na północ, czyli w górę wykresu. Natomiast Jen, Kanadyjczyk, to pary, które powinna raczej cechować tendencja spadkowa. To wszystko, jeśli chodzi o rynek walutowy.